Pixar w pudełku. Ten diagram pokazuje wszystkie możliwości wyboru. U dołu można dodawać kolejne. Jeśli mamy dwie głowy, trzy korpusy i trzy pary rąk, to diagram wygląda tak. Łącznie 2 razy 3 razy 3, czyli 18 różnych kombinacji. Takie diagramy nazywa się drzewami, bo tak właśnie wyglądają, gdy je odwrócimy. Diagram uświadomił nam, że wystarczy pomnożyć liczbę części każdego rodzaju. Jeśli interesuje nas tylko liczba kombinacji, nie potrzebujemy diagramu. Liczba kombinacji rośnie szybko. Na przykład, gdybyśmy mieli 5 głów, 6 korpusów, 7 par rąk i powiedzmy 8 rodzajów kół, to mamy 5 plus 6 plus 7 plus 8, czyli 26 różnych obiektów. I moglibyśmy z nich zbudować 5 razy 6 razy 7 razy 8, czyli 1680 różnych robotów. Mając tyle możliwych kombinacji, chcielibyśmy skonstruować wielki tłum robotów. Może i tłum robotów wyglądałby efektownie, ale im więcej zaprojektujemy robotów, tym więcej pracy będą mieli animatorzy i tym bardziej obciążymy komputer. Starajmy się więc osiągać artystyczne cele jak najoszczędniej. Teraz wy popracujcie. W ćwiczeniu uwzględnijcie wymogi i reżysera, i producenta. Zaprojektujecie dużo różnych robotów, więc będzie ciekawy efekt wizualny, co ucieszy reżysera. Ale ograniczajcie koszty, żeby zadowolony był producent. Każda część ma cenę. Wybierzcie podzbiór głów, korpusów i rąk, żeby łącząc je na różne sposoby uzyskać 12 robotów. Koszt wszystkich części nie może przekraczać $300. Reżyser i producent przyjdą za 10 minut, sprawdzą waszą pracę. Wiem, że dacie radę.